tej strony Patryk25, a witam was w kolejnym vlogu. Jedziemy Ursusem, za nami jedzie Waltra, jedziemy siać wapno. Prowadzę traktor z turem do ładowania i zaczynamy pracę możliwe. Mamy kobulty załączone? Dlaczego? Tamten z kobietami na pierwszym. Nie, to włączaj. Teraz już włącz. Włączaj. Gdzie są? Po prawej tam, ostatni. Teraz je, ostre ducie na kobucie. Proper tam zapierdalał po nowo. O, tak się rozsiadł ten kolor. Kierunek. Ale na takie prędkości. Tak, kurwa. Ja to będę redukował jeszcze. Dwójkę. Dwójkę. No? Dwójkę. O! Janek! Janek, idziemy wapno sypać. Kurwa, śpisz. Jebany. Zaczynamy akcja wapno. Prace pożniwne, przyjechała Walterka. Z tytanem i będziemy sypać wapno. Ładujemy. Wapno mokre, spadło na to w chuj deszczu. Ale dzisiaj wieje, więc dobrze, nie będzie się kurzyć i mokre jest cięższe, ale Ursus chodzi. Jest dość ciężkie, więc dzisiaj wieje, więc będą się ładnie sypać, nie będzie zwiewać. A masa jest, bo widzę po Ursusie jak on siada. Szczerze powiem, nie wiem ile wchodzi, bo u Szymona już dzisiaj sypali wapno, u mnie dopiero od razu przyjechaliśmy. To samo wapno, więc ustawienia też te same. I lecimy z tematem. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie szło. Może zaraz pójdę po John Deere'a, podczepię talerzówkę i będzie siał wapno, a ja będę od razu talerzował za dupą. Jakiegoś filma się nagra. No zobaczymy jak to będzie. Widzimy się później. Wilgotna, słoma jest również wilgotna, to wszystko do góry nie leci, tylko trzyma się ziemi.
i naprawdę ładnie się miesza, ale tłumy jest ogrom, tłumy jest bardzo dużo. Przeżyto było wysokie do pasa, więc naprawdę tłumy jest masa. Nie czuję, gdy rymuję. No i John Deerkiem sobie latamy na dwójce, około 9 na godzinę. Można na zającu, ale jak jadę na zającu, za bardzo talerze wyrzucają na boki, więc lepiej to wygląda, jak się jedzie szybciej, ale za bardzo na boki wyrzuca. Dlatego jeżdżę wolniej. Dobrze jest, ładnie się miesza. Tutaj na końcu woda stoi i nawet 4x4 sobie nie daje rady. Ale już uprawiam wszystko, jak leci, czas mnie goni. Dzisiaj mamy środę, już wieczór. Jutro czwartek deszcz, piątek deszcz, łączna ilość to jeszcze 50 litrów wody. A jak tutaj spadnie 50 litrów wody na nasze pola, to już się nigdzie nie wjedzie. A ja za tydzień jadę na wakacje, więc muszę mieć wszystko już porobione. Dlatego lecimy dzisiaj oporowo, ile się da, dopóki nie przyjdzie jakaś duża noc, bo jutro do pracy trzeba jeszcze iść. Zobaczcie, tutaj stoi woda już. Ogólnie jeżdżę bez napędu, bo on jest niepotrzebny mi. Ale tutaj, gdzie stoi woda, już jest potrzebny. To już dzisiaj będzie, jak talerzuję 2 hektary. Jeszcze ani razu nie był mi potrzebny przedni napęd, dopóki nie wjechałem na to pole. Tutaj niestety napęd być musi. Tutaj jest piach, nie patrzcie na to. Tutaj po prostu talerzuję, bo tak chciał tutaj pan, co ma działkę. To nie jest moje, bo się zaczyna tutaj dopiero. I normalnie stoi woda. Stoimy w miejscu. Jedynka, napęd. Jedno takie miejsce na tym polu jest. I dwójka, i lecimy dalej. Aby sobie koła ubrudzę, ale to trudno. Po tym polu jedziemy nad rzekę, tam też może być różnie. Ciężka ziemia, dołki, górki, górki gliniaste, więc też może być różnie z tym talerzowaniem. Ale jak dzisiaj tego nie zrobię, to po 50 litrach, które mają spaść, już tam nie wjadę przez najbliższy tydzień. Dlatego mówię, dzisiaj cisnę. John Deerka trochę przepalałem, bo przez ostatnie miesiące nie było dla niego nic do roboty. Wreszcie poczuję, że żyję. No i jesteśmy nad rzeką. Robię drugi kawałek. 60 tarów tam już potalerzowałem. Mokro było. Miał co robić pod górę gniazdą. Na dołku woda stała. No i tu jest identycznie, też tutaj woda stoi. W kolejnach tu, gdzie kombajn lekko siadał, tak samo teraz woda stoi. No ale talerzuję to, bo jak już mówiłem, przez kolejne 2 dni, czyli jutro i w piątek, ma spaść około 50 litrów. Więc jak nie dzisiaj, to już nie wiem kiedy. Tutaj był pieniek rok temu, bo to pole jest u gór. Rok temu tu orałem na wiosnę. Znaczy w tym roku orałem na wiosnę, chciałem przeżyto jary, był vlog z tej akwi. Zobaczcie, no stoi woda, nie? Idzie maleńki, idzie. Spadło, mówię, dzisiaj to prawie 17 litrów. W poniedziałek spadło 10, więc już jest fajna dawka. A poza tym cały lipiec praktycznie padało.
więc no taka sytuacja, tu płynie rzeka, w rzece dużo wody nie ma, o dziwo, ale na polach mokro, bo zarastało to wszystko. Tutaj to była normalnie trawsko i krzoki rosły, jak ja to brałem, ale tu obok mam pole, moje pole własność, więc działka obok, dlatego wziąłem. I ziemia dobra. I lecimy pod górę. Albo i stoimy w miejscu. Idzie. No tu jest glina. Glina ma to do siebie, że jest śliska, jak nam mięknie. Jak wody dostanie. Ale nie ma bata, jąder musi iść. Zależowałem już 3 hektary w 5 kawałkach. Dlatego się schodzi właśnie takimi kawałkami. No ale takie pola też sobie, takie pola też uprawiam, bo mam dobre ziemię na takich kawałkach. Tutaj nad rzeką hektar w 4 kawałkach. Ale tutaj ziemię oddają, fajny plot. Są winki, jest wilgoć. Dlatego takie pola też uprawiamy. To ma 20 arów, to obok 25. Dalej 15. I takie to są kawałeczki. Takie kawałeczki, ale takie kawałeczki też się uprawia. Co ja tam przypieprzyłem? Gałąź. I co, tu już się na raz łapiemy chyba? Chyba tak. Tylko, że brudna będzie. Na 2 razy, bo to brudna jest. Wolno tu robię, bo na jedynce to jest bardzo nierówno. Ktoś tam pytał w komentarzach, czy w Dondirze jest głośno. Normalnie muzykę słychać JBL-a. I mam otwartą tylną i boczną szybę. I ciągnik ma 1900 obrotów. Więc raczej bardzo głośno nie jest. Wyłączyłem na chwilę muzykę, żeby wam coś powiedzieć. Prędkość to około od 9 do 10 na godzinę. Bez przedniego napędu latamy, żeby nie przepalać bez sensu paliwa. Głębokość od 5 do 7-8 cm. Dbałem. Dbał sobie, aby jedzie z tyłu własną ciężkością trochę równa. Pada deszcz, ale jeszcze idzie robić. Talerze się nie oblepiają. No i powoli lecimy. Robię sobie właśnie po pszenicy jarej. I ta uprawa wygląda nieco lepiej niż po oziminach. Po oziminach bardziej twarda ziemia jest i ta talerzówka ma ciężej wejść w ziemię. Po jarych zbożach wygląda to bardzo fajnie. Jak zrobię te 2 pola tutaj, to będę miał już 7 hektarów. W traktorze było około 60 litrów paliwa i jeszcze mam około 1/5. Teraz ktoś powie, że ile on ci pali, nie? To ja wam teraz muszę powiedzieć, że to jest 7 hektarów i w 11 kawałkach. Gdzie robiłem pola nad rzeką, to mówiłem wcześniej, po 15, po 20 arów. Jakbym robił takie pola jak tutaj, gdzie tu jest 5 hektarów praktycznie w kawałku, to by weszło do... to by było dużo mniej tego paliwa. Tam więcej zawracania niż to warte. Tam więcej zawracania niż roboty.
tym bardziej górki, dołki, bardzo mokro pod górę się wdrapywał, na dołkach woda stała, więc to wszystko się do tego przyczynia, że większe ma spalanie. No ale zrobię to pole, to mam jeszcze hektar obok, jak zrobię to wszystko, to będzie 8 hektarów na 60 litrów paliwa. Bo było prawie 0, wlałem 60 litrów, więc mi się wydaje, że nie ma tragedii. Latamy też bez napędu, żeby właśnie paliwa nie przepalać. Widzicie, rżyska, zielone, talerzuje to jak najszybciej, żeby to nie chciało rosnąć więcej. I plan na ten rok jest taki, talerzuje to, zrobi się zielono, pryskam Roundupem, żeby się tego zielska pozbyć i czeka to do zimy, do orki na zimę. Nie sieję w tym roku poplonów, poplony były rok temu, dwa lata temu. Poczekajcie chwilę. Telefon, muszę zjechać do domu. Jak mówiłem, będzie teraz talerzowany. Co wyjdzie, zacznie jakieś zielsko, zaczyna kwitnąć czy coś. Roundup, czeka do zimy. Dwa lata temu był łubin na poplon. Rok temu był łubin, dostęp na poplon. W tym roku poszło wapno, cały czas jest słoma cięta, więc tej ziemi powinno być trochę tej materii już. Dlatego w tym roku odpuszczam, talerzuję tą słomę ściętą, mieszam to z wapnem, z tym zielskiem, co teraz widzicie. I potem dopryskam Roundupem, żeby się trochę tego pozbyć. Na niektórych działkach sporo pężu, szczególnie nowych działkach. Więc to wszystko będę pryskał, potem orka na zimę i zaczynamy kolejną wiosnę za rok. Mam nadzieję, że już tego zielska tyle może nie będzie. No w tym roku to zielsko wszystko przez te deszcze. Pszenice były naprawdę czyściutkie, a po tych majowych deszczach, jak to zaczęło wszystko rosnąć, to... No masakra jednym słowem, masakra. Widzicie, ładnie idzie. Ciągnijcie sobie i do pyrka. Są przejazdy lepsze, tak jak tutaj przejazd gorszy, bo akurat brałem przejazd, to wosiliśmy wapno. A walka z tym rozrzutnikiem troszeczkę waży, więc dostawiła ślad, tym bardziej, że padało dzień wcześniej, jak dosialiśmy. A ta leżówka idzie w miarę płytko i po prostu nie zabrała tego śladu. Ale to nic nie przeszkadza. Dobra, widzimy się później. No i tak jak mówiłem, deszczu dowaliło dość sporo. Wszędzie woda stoi, na polu woda stoi. Bierzemy się za tankowanie byka, naszego jelenia. Opierdzielił. Drodzy widzowie, zrobiliśmy około 7, nawet może 8 hektarów ostatnio, jak nagrywałem. Opierdzielił około 50 litrów, bo jeszcze nie mam pustego zbiornika. Wskazówka jeszcze reaguje. On w rezerwie ma jeszcze około 15 litrów w sobie. Więc opierdzielił około 50 na 8, na 8 hektarów. W 12 kawałkach oczywiście. I lejemy ropkę. Dzisiaj raczej nie wyjedziemy w pole, bo przestało padać dzisiaj w nocy dopiero. Wszędzie woda stoi, błota nie będę uprawiał. Ale może pojadę pod las, może tam jest lepiej. Tam jest też inna ziemia, bardziej piaskowa, bardziej przepuszczalna, więc tam może pójdzie potalerzować koło wieczora. Śpieszy mi się, bo na wakacje jadę. A chciałem to przed wakacjami wszystko mieć już z głowy potalerzowane. Ale niestety pogoda nie pozwala. Jeszcze mam hektar pszenżyta do skoszenia. Też nie wiem, czy przed wakacjami skończę to skosić, bo jutro jakiś deszczyk, we wtorek deszczyk i tak. Chyba pogoda nie pozwoli mi tego skosić przed połową sierpnia. W okolicy zboża jeszcze stoją. Bardzo dziwny ten rok. Wiosna zimna, mokra. Potem upały. Teraz znów, kiedy powinno się teraz kosić, żniwować i praktycznie kończyć żniwa. O, będę trabelki szukał. Powinno się kończyć żniwa, to
bo teraz leje deszcz, jest zimno. Zobaczymy, ile mamy w małym ciągniku. Mały ciągnik ciągle w kosiarce, podpięty, ciągle kosi. Ciągle gdzieś się jeździ kosić, nie tyle u siebie, co po ludziach. Kawałka szmatki mam. Kosiarka robi naprawdę dobrą robotę, to moja ta samoróbka. Miał być film z jej tworzenia, ale większość tata sam tworzył przy niej, tam spałał. Praktycznie nic nie nagrałem. Wezmę was kiedyś może na pole, jak ona kosi. To wam pokażę, jak ten ciągnik idzie z tą kosiarką. Ile mamy? 30, 28 litrów starczy mu na razie. Nic, tylko ostatnio z kosiarką jeździ. Jak jeździ z kosiarką po ludziach, to zazwyczaj jak wracam, to tankuję go. Jak zazwyczaj właśnie go tankuję, jak wracam gdzieś z roboty, bo zazwyczaj jeżdżę kosić na Skierniewice. Tam wszędzie CPN-y dookoła, więc zawsze go po robocie tankuję praktycznie do pełna. Więc lejemy jeszcze resztę do John'ego. Niech ma 3/4 zbiornika, bo już nie będę go tankował teraz. Dopiero mam nadzieję, go będę tankował przed oraniem. Aczkolwiek ziemi doszło. Już wam się mogę pochwalić, mówiłem chyba o tym ostatnio, że ziemi dojdzie, no i ziemi doszło. Około 3 hektarów jak na razie. Także już jest, już będzie się w czym bawić. 3 hektary praktycznie w kawałku dzieli droga i rów. No w stronę lasu, od stodoły do lasu. Tam jest 3 coś, 3 z kawałkiem. Dzieli właśnie droga i rów, tylko ten kawałek. Ale i tak ładne pole, ładne, długie, wąskie. Do uprawy bardzo przyjemne takie pola są. I zawsze to jest 3 hektary już więcej do gospodarstwa. I powiększamy coraz bardziej właśnie gospodarstwo, coraz więcej tej ziemi się staramy brać, żeby tu miało ręce i nogi. Żeby po prostu jak już coś robić, to robić to porządnie. Ile mamy? No te 3/4 zbiornika. Ogólnie do tego zbiornika wchodzi chyba około 100 litrów, ale nie jestem pewien. Nigdy jeszcze, jeszcze nigdy u mnie nie był do pełna zatankowany. U mnie jeszcze nigdy nie był do pełna zatankowany. Więc nie wiem, ile w niego wchodzi. Ale kiedyś może będzie taka sytuacja, że będzie wyjeżdżone do zera praktycznie i wtedy go zatankuję do pełna i zobaczę. Johnny u nas pół roku, kupiony w grudniu, a nastuka już ponad 100 godzin. Zaraz zobaczę, wam powiem dokładnie ile, bo sam jestem ciekaw. A jak już jesteśmy w temacie, to zaraz wam powiem. Był kupiony, było 9, już wam mówię, 9 chyba było 800. Ile mamy? Pokazuje mi pełny zbiornik, a to błąd, bo powinno być 3/4 zbiornika, bo przecież widziałem, ile jest. Dobra, nieważne. Mamy 78 godzin, 10 080, ponad 120 godzin już zrobił przez pół roku. Także nie stoi, robotę robi swoją, musi robić. Nie ma innego wyjścia, tak powiem. Robotę robi, nie po to był kupiony, żeby stał. No praktycznie wszystkie ciężkie prace robi. Dobra, ja dzisiaj nic w polu nie będę robił, także to chyba było na tyle. Będzie w tym vlogu. Może połączę to z wapnem. I widzimy się w kolejnym filmie, jak będę coś talerzował albo coś robił. Także trzymajcie się i do zobaczenia, cześć.